na spotkanie z panem dyrektorem muzeum. Zachęcam, żeby się dowiedzieć o pięknej historii Zamku Królewskiego w Międzyrzeczu, a także o wspaniałych planach. Tutaj przy muzeum, drodzy bracia, są też rozprowadzane materiały o Zamku. Panie tutaj symbolicznie rozprowadzają te materiały o Zamku. Przy stoliku, przy zamku można zaopatrzyć się w materiały o historii tego miejsca. Tak działa, to jest drugami. On wiele rzeczy chce ogarnąć. I o, i tutaj będzie. Witam. To jest na żywo? To jest na live? Nagrywasz? Nie, będziemy streaming. Później. Cóż ja mogę powiedzieć? Witam Państwa serdecznie. Może nie tak oficjalnie. Nie wiem, bo jak mam być politykiem, to jakoś te ręce muszę składać. Nie, jesteś ojcem. Bez zadęcia. Co tutaj mamy? Mężczyźni świętego Józefa, wspólnota męska, też ojcu. A co jeszcze robicie? O, bo to nas interesuje, ojcostwo powołań. Ojcostwo powołanie. Każdy facet jest powołany do czegoś, a większość z nas jest powołanych do ojcostwa. Bo większość z nas ma dzieci, tylko o tym zapomina i warto sobie o tym przypominać. A w grupie wiele rzeczy, nie wiem, czy mam patrzeć w twoje oko, czy mam patrzeć w kamerę. A w grupie jest zawsze łatwiej, bo uczymy się nawzajem od siebie, doświadczenia. Bardzo często starszy od młodszego, młodszy od starszego. Ojcostwo powołaniem, stowarzyszenie, które zawiązaliśmy, zapraszamy do wszystkich was, chłopaki. Gdzie was znajdziemy? Na Facebooku, wkrótce w internecie, w Zielonej Górze, ale i dalej, bo działamy dalej. Przyjedźcie, popatrzycie, jak wam się to spodoba, to zrobicie to samo u siebie. Bo ja zawsze mówię, my nie mamy wyłączności, nie mamy monopolu, ale chcemy się dzielić wiedzą, możemy się wspólnie spotykać, ale róbcie podobne spotkanie na swoim terenie, w Głogowie. W Głogowie, dobrze pamiętam. Głogów. Będziemy próbować. I to jest warto, bo warto pielęgnować. Ojcostwo to jest podstawa dzisiejszego świata. To jest ważne. Tutaj prawie kobiet nie widzę. Ja życzę. Cię. Kobiety zostały w domu, muszą odpocząć, a my jesteśmy po to, żeby tutaj nabrać sił. Zabraliśmy nasze dzieciaki. Też jesteśmy tutaj z dzieciakami, z chłopcami, bo to pielgrzymka mężczyzn. Tak, faceci. Faceci, sami faceci. Tak. I warto. Warto, szczęść wam, Boże. Ale staram się jeździć, bo na przykład... Nie byłem za blisko tego, że tak włosy z nosa, nie było za blisko?